Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Szanowny Panie Ministrze. Medycyna jest coraz bardziej nowoczesna i coraz bardziej droższa, a skutki leczenia zależą często nie tylko od pieniędzy, ale my o pieniądzach przede wszystkim. Ja chciałem zapytać, Panie Ministrze, na temat refundacji leków. Takie pytanie. Ponieważ zdarzają się leki o tożsamym działaniu, a diametralnie różnych cenach. I pytanie moje brzmi, czy Ministerstwo Zdrowia wspólnie z Narodowym Funduszem Zdrowia analizuje kwalifikacje leków do refundacji pod kątem, by nie refundować leków droższych, jeśli nie mają zdolności skuteczniejszego działania od leków tańszych? Nie mogę stwierdzić definitywnie, Panie Ministrze, że tak jest, bo nie mam na to dziś twardego dowodu. Ale spotkałem się niedawno z taką opinią, dlatego pytam, Panie Ministrze.